Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście kanał. Moi drodzy, nowe Chiny powstały. Widziałem troszeczkę was śmieszek w komentarzach, że trochę troszeczkę takie XD. Social Liberal China, no. Moi drodzy, no. Chiny stały się prodemokratyczne. USA stało się Bóg wie czym, bo mają kolory flagi. Nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć. Dobra, dewelopujmy się dalej. Dewelopujmy, czy to jest w ogóle słowo? Dobra, dojdź do tego. 38 dywizji tego pana będzie prowadziło atak tylko i wyłącznie tutaj. Będzie wchodziło na Kaukaz. Potrzebuję 120 dywizji piechoty. Nie wiem, czy uda mi się to wyprodukować naraz. Dobrze, 120 dywizji piechoty się zaczęło rekrutować, więc moi drodzy, jest idealnie. Przypominam o zalajkowaniu tego materiału, tej serii i tak dalej. Miałem robić atak na Rosję. Widzicie? Zapomniałem. Po prostu zapomniałem. Czołgi się robią, więc jest dobrze. SP Artylerka 2000, więc jest dobrze. Tower Antitank jest dobrze. Jest bardzo dobrze, bym powiedział. Ty, mogę antitanki dodać do tych czołgów. Czemu ja tego nie robię? Patrz. Support Antitank. Bang. Ale będzie ci niszczyć. Piechota, support antitank. Nie mogę. Niestety. Ziomuś, ćwicz. Masz 76 dywizji, tylko tyle potrzebujesz, tak? Oczywiście, że tak. Modern Blitzkrieg, wszystko mamy. Dziękówka. Lecimy w przemysł, na ostro. Nawet z karami. Weź mi to jakoś przetrenuj powoli, ok? Tutaj tu obstawiasz te porty, ale no, troszkę możesz się przetrenować. Weźmy tutaj te w ogóle floty. Włączmy w jedność. Wyjmijmy stąd okręty podwodne. Dobra, tutaj jest twoja główna siedziba, wasza główna siedziba tu. Jest tu coś w ogóle do tego? Do przerobienia? Nie. No to super, to nasza flota stoi. Zapomniałbym o Kaliningradzie. No kurka, będę tu musiał parę dywizji dosłać. Dobra, czyli na początku, 10 dywizji pancernych, 15, przepraszam. Przemysł? Okej. Okay. YOLO, 400 dni, nie? Dywizje pancerne. Chiny idą na wojnę. Second Chinese War. Wow, zaraz na to rzucimy okiem. Wy po prostu się przejedziecie po Kaliningradzie. Czajcie to? Druga, jakaś wojna cywilna w Niemczech. Chiny prokomunistyczne poszły na wojnę z tym socjal czymś. Ja nie mogę pozwolić, żeby to socjal coś wygrało. Więc send volunteers do komunistów. 10 dywizji. Wow. Oczywiście, że tak. Panie, od razu wysyłam. Przecież ja muszę im pomóc. Komuchy. Ten volunteers. 10. Pszt. Proszę. Dziękuję, no. Przyjęliście. Od monarchistów przyjęliście te, nie? Jakby to powiedzieć. Dywizje komunistyczne, Boże. Dywizje ekspedycyjne. Ja muszę pomóc Chinom. Naprawdę, tym komunistycznym. Ja chcę, żeby komuchy wygrały. Ja nie chcę, żeby wygrały te. Pro-demokracja w Chinach. Nie psujmy tego kraju. Nie psujmy jeszcze. Dobra, czy ty masz jakieś boosty na demokrację naprowadzające? Nie, super. A jakie masz drzewko? Drzewko masz standardowe chińskie, ale tu masz Peaceful Rise, coś takiego, okej. Okay. Czyli to już przeszedł, okej, okay. Czyli nie będzie tutaj tego. Ty masz te boosty, tak? Ty nie masz tych boostów. A nie wiem, w sumie. W razie czego komuno jakoś cię tutaj zachowamy, nie? 100%, idealnie. I kto tutaj rządzi? Chuj na to. Co? Hu i NATO. Co kurwa? Ej, naprawdę jest taki generał? Znaczy do hu i NATO. No dobra, to ja też na to chuj kładę, no. Jak chcę, to chcę, nie? Dobra. Trzeba unicestwić te wybrzuszenie i zaraz się tym zajmiemy. Dywizje pancerne w pieriot, proszę podejść. 10 dywizji pancernych przyjechało jako ten. No, powiem wam tak. Jak Chinami rządzi chuj NATO, to ja muszę po prostu chuj NATO, w sensie, że NATO. NATO, wiecie, że frakcja, nie? I tak dalej. Dobra, nieważne, już mi bije na łeb. Jeżeli w Chinach komunistycznych rządzi chuj NATO, to muszę po prostu... muszę im pomóc zwyciężyć, no bo jakbym tego nie zrobił, źle bym się czuł, nie? Bez kitu. O, 7 TP-ki będą adwansy robić tutaj w Chinach. Nie, bracie, bo tutaj nie wszystkie dywizje robią ataki ren, a powinny. Dobra, bo tutaj widzę, że naprawdę jesteście troszeczkę... Nie wiem, czy matka wie, że ćpiecie, ale... Proszę się rozstawić. Dobrze, że te czołgi szybkie chociaż i w pieriot. Unicestwiamy te kotły, nie?
Znaczy te mniejsze terytoria, niech moje dywizje pancerne się potem przejadą. Później pomożemy, nie? Dobra, z racji, że pomagam Chinom, to mam jeszcze czas, żeby zrobić to. Muszę pomóc Chinom, nie? Dobra. Tu. I wy od razu wchodzicie, nie? Bo Chiny mają mało dywizji te komunistyczne, ale jak się zgrupują na północy, to wytrzymają. Więc ja pierw chcę zdobyć wszystko inne. No świetnie, stary, ty powinieneś jechać tak i w ogóle się nie myśleć o niczym. Idealnie. Dlaczego w Macau? To jest w stanie wojny z nami? Nie. Dobra, nieważne. To będzie do dobicia. A później będzie to do dobicia. Po tym. Dobra. Niech te dywizje szybko tutaj dołączą. Krom znowu. Kurde, przydałoby się zająć jakoś... Jakiś kraj z chromem, nie? Tak serio by się przydało zająć. Turków na przykład. Intermarium nasze się rozrasta, nie? Dobra, pieriotleć. W sumie to mógłbym dać tego generała, który będzie nimi ogólnie dowodził, czyli ciebie, przyjacielu? Nie. Kto to dowodzi tym? Czesław Pitas. Cześć Kapitasa może tutaj damy. Piatas, okej. No to wystarczy tylko dopchać, nie? Tylko i wyłącznie. Żeby to po prostu pounicestwiać. Kompletnie, bo tutaj widzę, że zero organizacji, to nawet nie ma co się starać, nie? Wystarczy tylko plam włączyć. Idealnie. Wszystko na granicy z tym. Leci. Dobra, Ctrl B. Tutaj. Lecimy. Dobra, mam coś do wymiany. Co mam do wymiany? Mam coś lepszego? Mam lepsze antitanki. Dobra, no to właśnie taki... O, to jest super. Antitanki. Upgrade'uj się, upgrade'uj. Tego mi będzie nawet dużo potrzebne. 120 dywizji piechoty zostało wystawione. Idealnie. Czekajcie, podzielimy to na dwa, ok? Podzielmy na dwa. Ty dostaniesz... pyk. Nie, dobra, zróbmy tak i tak. I ty dostaniesz tego i ty dostaniesz tego. Ty będziesz miał plan ataku taki. Mhm, tutaj. A ten drugi pan będzie miał plan ataku taki. Tutaj. Dobra, rozstawić się. Super. Nie wiem, co ty atakujesz jeszcze, ale się dowiem na pewno. Cała ta setia wyszła z CSTO, 80%, doszła do CSTO, 80% napięcia światowego, idealnie, bym nawet mógł powiedzieć. 71 chromu biorę oczywiście od Chińczyków, czyli komunistyczne Chiny wygrały. Super, super, udało nam się po prostu pomóc wam. Super, mam nadzieję, że będzie dym, mam nadzieję, że Chiny jednak się odpalicie przemysłowo i tak dalej, będziecie tutaj rządzić. Może pomogłem komunistom, bo chciałem, żeby byli słabsi i dopiero ich chciałem podbić. A kurde, tego nie prze... nie przemyśleliście tego, nie? Fast tanks, nie mogę. Mogę jakikolwiek przemysł czołgowy? Żaden. Więc możemy to po prostu olać. Pan rusz tu. Pan dostaniesz tego. Idealnie. I teraz czekamy, moi drodzy. Będziemy ruszać praktycznie na tych. Będziemy ruszać na ruskich wkrótce, no. Powiem wam tak, nie widzę ruskich. Sądzę, że ich zmieciemy w powierzchni ziemi w miesiąc. Nawet nie będę się zastanawiać, po prostu będziemy wysyłać dywizję do ataku. Mhm. Tutaj ten pan niech sobie to trenuje jakoś. Czy dodam antitanki do piechoty? Nie dodałem, proszę dodać. Proszę bardzo, piercing 50, Jezus, ale będzie ciosanie, Będziemy z nimi jechać naprawdę na ostro, nie? 800 sztuk tylko straciliśmy. O, jeszcze to Transnistrię trzeba po prostu tutaj, wiecie. Was sobie wycofam, nie? Z trenowania, stójcie w tych portach, pozajmujcie, żeby mi się to nie desantowało, bla bla bla, wiecie o co chodzi. I na początku unicestwimy tutaj, develop to, dziękuję. Idziemy na Rosję teraz, nie? Czyli, nie to. O, marsz na Moskwę, 35 dni, idealnie. Nie wiem, czemu wysłałem czołgi na Kaliningrad, tak szczerze. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. A można jak najbardziej w sumie. Tak to wygląda. Basic 3D Manufacturing, dziękuję bardzo. Zrób to, bo 128 dni. Unicestwimy Kaliningrad i dopiero wtedy nasze dywizje pancerne zostaną wysłane, wiecie, wysłane jakoś tam powoli na... pod Moskwę, powiedzmy sobie szczerze, wiecie, tak powoli, powoli to wyślemy do tej Moskwy i tyle, nie? Niech będzie, po prostu. Chociaż sądzę, że Ruscy powinni usiąść paść na Rasza, bo oni nie mają tylu dywizji, żeby się praktycznie ochronić. No ile wy macie wojska, nie? Tak szczerze. Wy macie, stary, 70 dywizji, a mam 311, no to szanujmy się, no.
to będzie rekt po prostu. Plus jeszcze Szwecja ma jakieś dywizji dwie, no to już kompletnie ich zrektuje, nie? Plus moje siły powietrzne są równe tyle co nic, więc mogę całkowicie je usunąć i to tak całkowicie serio. Plus będziemy musieli zacząć je produkować, jeżeli kiedykolwiek będziemy myśleć o podboju jak Anglii, nie? Więc dodajmy sobie multirolka, dodajmy sobie gen 4 ataka, dodajmy sobie ciebie i dodajmy sobie strategiki, nie? I tyle. Dobra. Niech fabryczki napełniają i robią robotę. Czołgów mi się robi 2, 4, 5 dziennie, czyli praktycznie jakbyśmy to zgrupowali, czyli dopełniali, by się robiło 3, 6, 8 czołgów. Dobra, marsz na Moskwę jest gotowy. Berlin plan na razie mi się nie przyda, na razie nie potrzebuję. Moi drodzy, czas zacząć. Włączcie sobie teraz szarże husarii i lecimy. Intermarium goes to war. Jedziemy z nimi, po prostu. Tadżykistan, Srikistan, Takistan i inny stan. Wszystko, co dołącza do CSTO, zostanie unicestwione. Aha, czyli Irak dołączył do CSTO. Ale młyn. Ale będą jaja. Teraz prawdopodobnie Turcja zaakceptuje wezwanie do wojny i będzie niszczyła Irak. Okej, okay, czyli Kaliningrad unicestwiony. Aha, bo ja Szwecji nie wezwałem, przepraszam. Dobra, tutaj. Z kim mam jeszcze wojnę? Z nikim poważnym, jak mam być z wami szczery. Brakuje mi ropy, 100 jednostek. No to na pewno USA mi da z uśmiechem na ustach tą ropę. Bo mam wojnę z Rosją. Ty mi dasz to, a ty mi dasz to. Idealnie. Możemy działać, możemy się bawić. Nie wiem, czy zostawić samą piechotę, chociaż wolałbym po prostu zrobić to tak, żeby czołgi podjechały tu i czołgi wbijały się aż na przykład tutaj, nie? To też jest możliwe, żeby tak zrobić. I niech się tak dzieje. Na Bałtyku nie interesuje mnie dominacja morska, chociaż widzę, że tutaj szwedzkie statki... O, bomby spadają już nuklearne. Widzicie, Ruscy nie potrafią się bawić. Oni tylko agresja wszędzie. Wysłałem statki tutaj na Bałtyk, bo wiem, że rosyjska flota może być dosyć potężna. Wysłałem wsparcie ogólnie na Bałtyk, bo widziałem, że Szwedów bili. No to zamierzam Szwedom troszeczkę pomóc, jeżeli o to chodzi. Ruscy praktycznie uciekają. Bomba nuklearna spadła teraz na Poznań. No, nie powiem, żebym się nie cieszył w sumie. Dobra, nieważne. Atakujemy dalej. Ale mam katar, nawet sobie nie wyobrażacie, nie? Atakujemy dalej. Kaukaz zostanie zdobyty w 10 sekund. To jest okej. Okej, tutaj nie mam już nic do roboty prócz Berlin planu. Więc easy peasy. Silesian build up? Czemu nie? Potrzebuję 2 aluminium? Czemu nie? Oczywiście z Rosji będę miał tyle surowców, że ja pierdziu po prostu. Wszystko zostało wysłane do ataku. Swoją drogą, Ruscy się nawet utrzymują. Ej, tutaj na przykład się nie mogę przebić, bo się przebijam przez rzekę na czołgi z piechotą. Więc... Ale tu już na przykład niszczę. Całkowicie Rosjan, nie? Tak jest! Towarzyszu, tak jest. Tutaj moglibyśmy iść w okrążenie nawet. O Boże, Kaukaz zostanie całkowicie rozjechany. Organizacja spada. Okej. Okay. Tych czołgów szybko nie wypchamy, jak coś, nie? Na pewno, na 100% czołgów nie wypchamy bardzo szybko jakoś, nie? Więc to będzie naprawdę trwało i trwało i trwało. Zatem te czołgi wypchamy. Jeszcze podchodzi artyleria bez organizacji, no to... O kurde, very high stability, dziękuję. Na czołgi wypchamy, wiecie co, bo mamy piercing ponad 50 na tej piechocie piercing. No i teraz robimy naval penalty, więc... No, tam wiecie, jak to wygląda. Piercing mamy duże, ale... Nie wiadomo, jak to wyjdzie w praniu. To zostało unicestwione. Szwecja dostanie troszeczkę ziemi ruskich, nie radzieckich, ukraż. No na pewno dostaną ziemię te i te. Dobra, was mogę zrobić w ten sposób. Pyk, pyk, konwoj raiding, pyk. Raidujecie konwoje tutaj. Super. Te okręty podwodne powinny sobie tam dać radę. Tutaj mamy jeszcze korwetę 13. Okej, przyjacielu. Search and destroy. Bum. Lecimy wszystkim na ten Bałtyk i dominujemy tutaj konkretnie, że nic nas po prostu nie zatrzyma. Battle of the Sea Victory. Czyli dostałem wsparcie norweskich samolotów, które mi nie było w ogóle potrzebne, ale jest dobrze. Druga bitwa była tutaj, tu jest jeszcze potężna. 3 niszczyciele na
flotę francuską i moją, to już w ogóle tego nie komentuję. Znowu zwycięstwo, tutaj znowu zwycięstwo, wszędzie zwycięstwa, to była potężna bitwa, znowu zwycięstwo. Biało się robi w niektórych miejscach, a to była burza, ale fajnie wygląda, jak te samoloty latają, nie? Tak, przyglądaliście się kiedyś temu? Fajnie to wygląda. Szczerze, podobają mi się te samoloty. Serio. Jestem podjarany tymi samolotami. Panie, w ten sposób. Chodzić? Ruszamy się. Oczywiście, że się ruszamy, towarzyszu. Tak jest. Ruszamy się! Idealnie. Dobra, czyli oni sobie już tutaj poradzą. Moi drodzy, Blitzkrieg zabrał nas w sam środek Rosji. Rosja zostanie unicestwiona, Irak zostanie przekazany aliantom. Dziwi mnie dalej postawa Turcji, bo naprawdę daje mocno dupy ta Turcja. Ale jakoś jej pomożemy dołączyć do wojny. Damy jej troszeczkę jedności narodowej i sądzę, że będzie już odważniejsza. Potrzebuję 52 wolframu i 60 aluminium. No to jest po prostu tragedia, ale no wezmę to, niech będzie. Chiny dalej żyją. Chiny jeszcze żyją, więc jest spoko. Indie też. Nie biją się jeszcze chłopaki, więc chociaż tyle. Ej, widzę, że Modern Day'u coś zrobili, bo te template'y naprawdę potrafią się utrzymać, chociaż z tego, co tutaj widzę, to pokażcie mi straty w wojnie. Ej, straty są porównywalne. 400 do 300 tysięcy. Może tylko i wyłącznie dlatego, że ja cały czas atakuję, wiecie? To też może być to. Tu dużo dywizji się zatrzymało praktycznie na niczym, więc... To jest... Które wy jesteście? To. Dobra. Dobra, lećcie. W period. Te kraje takie głównikowe, że tak powiem, takie wiecie, jakieś tam Kazachstany, Osetie, no to zajmuje się na jednego rasza, nie? No wiecie, o co chodzi. Tutaj czołg unicestwiony stoi jeszcze, a nie powinien. Formation Flying, dziękuję bardzo. Hunt and Destroy bierzemy. Silesian Build Up, dzięki. W cywile nie idziemy, w cywilki nie, nie ma co. Właśnie, Szwecji wybudowałem chyba troszeczkę fabryk wojskowych, tak szczerze. Szwecjo. Czy mi się udało cię tutaj troszeczkę ogarnąć? 17 fabryk wojskowych, przyjacielu. Postawię ci jeszcze cywilki, jak będzie trzeba. Postawię ci jeszcze wieżyle cywilek, stary. 9, 10 cywilek, ziomek. I postawię ci jeszcze kupę fabryk wojskowych. I na tobie się skupię głównie. Jesteś moją perełką, Pecio. Ej, żeby jeszcze nie było, że będę musiał wypowiedzieć wojnę Iranowi, podbić Iran i podbić Irak, nie? Do konferencji pokojowej, bo to już by było naprawdę troszeczkę słabe ze strony NATO, żeby całe cholerne NATO nie mogło podbić jednego kraju, Iraku, nie? Który praktycznie nie ma nic. No bo Irak nie ma nic. Co to jest, no? 5 fabryk militarnych. Halo? Moja marionetka Szwecja ma więcej. Proszę tak nie robić. Proszę dać AI tym po prostu botom, żeby się budowały, no bo... A wy widzicie, jak to wygląda, nie? To, o, zróbmy to. Idealnie. Poszliśmy troszeczkę do przodu. Troszeczkę to nie znaczy w sumie dużo do przodu. Ale Kazachstan upada. Północ tutaj klęka. O, panie dowódco. Panie, pan to żeś poleciał dzisiaj. Panie, zrób pan coś takiego. Usuń pan z tymi żabojadami linię frontu. I panie, leć pan! W period! Nie ma na co czekać. Wchodzisz pan jak do siebie do domu. Kaukaz upada. Kaukaz upadnie prędzej czy później. O, już widzę, że przebijamy, nie? Już widzę, że przebijamy. Już widzę, wystarczyło wysłać ludzi do ataku. Wiedziałem, że nie dadzą rady tutaj. Ej, czyżby Czeczenia była? Żyła jeszcze? A nie, to jest Osetia, okej. Okay. Czyli Czeczenia została zjedzona całkowicie. Rozumiem to doskonale, że tak powiem. Coś skapitulowało, nie wiem co, ale okej. South Osetia capitulated, to rozumiem. No i moje okręty, całkowita dominacja na Bałtyku. Pan admirał Tomasz Matera. Unicestwia wszystko. A daj mi Ledlisa, tyle fabryk ci buduje, że ty się nigdy nie wyzwolisz praktycznie ode mnie. że tak to powiem. Tutaj unicestwienie czołgów w górach. Tutaj dobicie po prostu tych jednostek na Kaukazie. Teraz to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Moje dywizje piechoty szturmują potężnie. O Jezu. Sorry, musiałem się wyziewać.
Mega wcześnie wstaję, bardzo mało śpię, kurde. Później siedzę i ziewam, no. Taka prawda w sumie, taka prawda. Weźcie mi tych żabojadów stąd zabierzcie, bo już mam ich po prostu dosyć. Weźcie to unicestwie, to ci oni mają taki attrition, że mogą tu dwójkę zrobić. Weźcie na północ, okrąż to wojsko, to będzie wam lżej może, czy coś takiego. Znaczy lżej, ja rozumiem, jakby oni jakoś hardo jeszcze atakowali, a tutaj zaraz powstaje taki kocioł, że ja pierdziu. Co, wy nie pomożecie? Nie macie organizacji? No, już się udało, pięknie. Będzie zaraz okrążonko i stracicie impet i elo. Faktycznie. O, proszę bardzo. Tak wystarczyło zrobić. Proszę z kontratakiem przyjść. I tyle. Okrążeni. Piękna sprawa, moi drodzy. Wchodzimy do Kazachstanu. Mega niezmiernie szybki Blitzkrieg. Jeżeli chodzi o jedność narodową, Rosja zaraz klęka na łopatki. Irak jeszcze żyje, czyli prawdopodobnie będziemy szli przez to jeszcze. Przez to. Nie, przez to bym wolał pójść. O! Wypowiedzieć temu wojnę będzie dobrze. Independence granted by Turkey. Okej, czyli jednak nie. Muszę iść tu. I tu też jest independence granted by Turkey, nie. Georgia ma by Turkey, nie. Armenia. Dobra, na ciebie idę, przyjacielu. Okej, i weźmy 15 twoich dywizji, bracie. Podejdźmy nimi tutaj. I macie po prostu na włóczni. Nawet nie na włóczni. Macie po prostu unicestwić ten kraj cały, nie? Jego ma tutaj nie być. Reszta mnie już nie interesuje. Sama piechota powinna sobie tutaj poradzić z ruskimi. Tutaj te kotły zostały unicestwione, wystarczy popchnąć parę dywizji i to jest tyle. Bum. I tyle. Unicestwieni. Kazach powinien upaść już niedługo. Tadżykistan skapitulował, więc jest good, good. Dywizje piechoty wracają na front. Świetna sprawa. Dywizje pancerne już jadą. Idealnie. Już są w drodze. Świetna sprawa. Zaraz ich unicestwimy. Włączę sobie już plan, bo to będzie trwało tylko 90 dni. Żebyśmy to unicestwili, wchodzimy później do Iranu, Irak i konferencja pokojowa, tak mi się wydaje, że będzie okej. Ale dobra, ja wam bardzo, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Ja byłem Kałach, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał, mimo że był taki szybko nagrywany i tak dalej. Jesteśmy na Kaukazie praktycznie, nie? Ja wam dziękuję za uwagę, nie na Kaukazie. Na Uralu, moi drodzy. Ja wam dziękuję za uwagę. Zostawcie polubienie i komentarz, jeżeli byście byli mili i mieli czas. Dzięki za uwagę, moi drodzy, do następnego odcinka. Bye-o.